Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale stoję przed wami. Od godziny 10 walczę, powiem wam. I tak naprawdę już powiedziałem Leszkowi, że to on tu musi dzisiaj stanąć. Czułem się fatalnie. Biegałem cały czas do łazienki, bo czułem, że nie jest ze mną dobrze. Czułem się źle. Mówię, Panie Boże, wyszedłem na dwór, podniosłem głowę do góry. Mówię, Boże, czy ja mam tutaj dzisiaj stać? Cisza. Mówię, Leszek, nie, chyba ty jednak. Zaczęliśmy tutaj uwielbiać i cały czas pytam Pana Boga, Boże, czy ja mam tutaj dzisiaj stać? Czy ty chcesz coś zahamować? No i jestem. Leszek się za mną modlił tam z tyłu. To chyba musiało tak być. Od 2 tygodni czytam jeden fragment Pisma Świętego. Wieczorem już się kładziemy, ja zapalam jeszcze światło, kładziemy się z moją żoną, ja zapalam światło i znowu otwieram Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. I kolejny raz. I dzisiaj Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Jak się coś czyta 2 tygodnie, to nawet jak nic w tym nie ma, to i tak się zaczyna to przeżywać. Nie, ale tam jest, słuchajcie, tam jest wiele rzeczy. To jest historia, która dotyka tak wielu wątków, na podstawie której można zbudować kilka, może kilkanaście nauczań. Ja dzisiaj chcę spróbować jedno. Tytuł nauczania: pycha w modlitwie. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I spójrzcie na 16 wiersz. Bo stamtąd chcę zacząć czytać. Albo nie. Najpierw historia. Mam kolegę, jak mieszkałem w Bydgoszczy, to zaprzyjaźniliśmy się mocno. Będąc w Bydgoszczy, kiedy moi rodzice tam pracowali, ja miałem 15 lat. Wiecie, że nastolatek, jak wchodzi w towarzystwo, poznaje ludzi w szkole, chodzi po ulicach. Ja mieszkałem w samym centrum, w Śródmieściu, w najgorszej dzielnicy, jaka tylko istniała w Bydgoszczy. Mieliśmy grupę przyjaciół i były pewne ulice, których trzeba było omijać. Były pewne ulice, na które nie warto było wchodzić, ale czasami, żeby do kogoś iść, trzeba było przez nie przejść. I wiecie, że takie fatalne ulice mają swoich opiekunów. Tam są takie specjalne miejsca, przeważnie drewniane, obskurne bramy. I tam są ludzie, którzy się tymi ulicami opiekują. Oni są w ogóle troskliwi, bo zawsze jak kogoś widzą, to się pytają, czy ma jakiś problem, obserwują każdy ruch, jakie ktoś ma buty, czy ma zawiązane sznurówki. Oni wszystko wiedzą. To są opiekunowie ulicy. I na te ulice nie wchodzi się właśnie ze względu na nich. Ja jako nastoletni chłopak omijałem takie miejsca. Ale jak musiałem już iść tamtym, i to wyglądało nie tak, że ja szedłem na wprost, tylko zawsze był ślaczek. Bo zaczynałem po lewej stronie, spotykałem opiekunów, to szybko przechodziłem na drugą stronę, żeby nie nawiązać kontaktu wzrokowego, szedłem dalej, później znowu na lewą stronę, bo tam drudzy opiekunowie byli i drżenie. Wiele razy się zdarzało, że jednak po drugiej stronie ulicy słychać było i wtedy wiedziałem, że zapytają ze troską, czy mam jakiś problem. Wtedy wiedziałem, że z troską zapytają, czy coś nie ciąży mi w kieszeni. Kiedyś rozebrali mnie z butów i z kurtki. Ale ogólnie udawało się omijać te miejsca. Ale miałem kolegę, zacząłem od tego, że mówiłem kolegę. Był w moim wieku, on był takim cwaniakiem. I wiecie co, wymyślił pewien sposób. Mówi, zaczynam funkcjonować tak, jak wymyśliłem. Wiecie, co będę robił? Jak będę szedł tą ulicą, to nie będę robił ślaczków, tylko będę przechodził dokładnie przez środek tych ludzi. I mówi, szedł kiedyś tą ulicą,
opiekunowie stoją, widzi spojrzenia, zbliża się na niebezpieczną odległość. Oni są skonsternowani, bo nie wiedzą, co się dzieje. On dosłownie tak ramieniem jeszcze odsuwa jednego, bo oni zawsze stoją na całej szerokości. Przechodzi i nie ma słowa "e". I tak zaczął chodzić po ulicach. Ja nigdy się nie odważyłem. Z tą historią was zostawiam i wrócimy do niej na koniec. A teraz 16 rozdział. 16 wiersz 4 rozdziału. I przyszedł do Nazaretu, mowa o Jezusie, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Jezus jako młody chłopak wychował się w Nazarecie. W tamtym miejscu ludzie go poznali, widzieli jak, to był górzysty taki teren, widzieli jak te małe nóżki wskrabują się albo schodzą z tych pagórków, widzieli jak się bawi, jak tam ciąga na sznurku jakiś patyczek. Wychował się w tamtym miejscu. Chodził po ulicach, może spotykał opiekunów, nie wiem jak wtedy było, ale to było jego miejsce. Kiedy został powołany przez Ducha Świętego, aby iść gdzieś w inne, po jakimś czasie wrócił. I ta historia odbywa się, kiedy on wrócił. I podano mu księgę, jak wrócił, to poszedł do synagogi swoim zwyczajem. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Lubię, jak Biblia mówi, że ktoś natrafił na miejsce, gdzie było napisane. W Biblii nie ma przypadków. W misji Pana Boga też nie ma przypadków. W misji Jezusa nie było przypadku. Także akurat natrafił na ten fragment, no i się zaczęło. I Jezus zaczyna czytać. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłosierny rok Pana. I tu na chwilę zakończymy. Kiedy Izraelici, Żydzi, którzy byli w synagodze, usłyszeli te słowa, nie mogło się pojawić nic innego, jak tylko uśmiech na ich twarzach. To tak, jak ja bym dzisiaj zaczął wam mówić, przychodzi Jezus, przyjdzie, wypuści więźniów z więzienia, nakarmi głodnych, wszystko będzie tak, jak oczekujemy, tak w niebie, jak i na ziemi. Odwrotnie. Tak dobrze powiedziałem, tak? Izraelici byli rozpromienieni. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Jezus nie był takim człowiekiem jak ja. Miał coś szczególnego w sposobie przekazywania Ewangelii. Kiedy otwierał swoje usta, czuć było i słychać było miłość. W jego towarzystwie, nie wiem, czy wy macie takie coś, towarzystwie niektórych osób czuje się coś takiego, jakby bez słów przechodziła między wami miłość. Nie wiem, czy rozumiecie, jak to wygląda. Ja miałem babcię, mama mojego taty. I słuchajcie, to była osoba, która jak nikt inny na mnie oddziaływał w ten sposób. Wystarczyło, że przeszła, nosiła taki fartuch w kwiaty. Wystarczyło, że przeszła i dotknęła mnie tym fartuchem, a ja po prostu czułem napełnienie. Coś takiego niesamowitego. Kiedyś siedziałem w kuchni, to był wieczór. Kiedyś siedziałem w kuchni, opartłem, miałem głowę na rękach, coś strasznie przeżywałem, pamiętam, byłem zupełnie rozwalony. I ona przechodziła, tak powłóczyła nogą, bo po paraliżu była. Słyszałem, że idzie, nie otwierałem oczu. Siedziałem przy tym stole i słyszałem, jak tak idzie. I w pewnym momencie położyła moją rękę tutaj na głowie. Swoją rękę na mojej głowie. No i nie umiem określić tego uczucia. Mieliście coś takiego? Macie osoby, z którymi czujecie się tak, no tak niesamowicie, że ten dotyk sprawia, że bez słów kocham cię, jesteś cudowny, jesteś fantastyczny, myślę o tobie tylko ciepło.
ludzie się czuli w taki sposób przy Jezusie. Jezus otwiera Pismo, czyta słowa z Księgi Izajasza, Duch Pański nade mną. I opowiada im rzeczy, które jak zamykają oczy, widzą to, otwierają się więzienia. Głodni zaczynają być nakarmieni. Wszystko to, na co czekają, bo Izraelici czekają, te teksty oni pewnie powtarzali codziennie w swoim życiu. Czekali na Zbawiciela. Byli pod niewolą Rzymian, czekali na króla, który przyjdzie z wojskami i wyswobodzi ich. Coś się stanie. I ktoś, kogo znają z dzieciństwa, z tym patyczkiem na sznurku chodził, później był coraz starszy, widać było, że jest mądry, mówi przez niego Pan Bóg, wiedzieli, czuli się przy nim tak, jak czułem się ja przy mojej babci. Po długim okresie wraca i mówi im słowa: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę i tak dalej. Wiedzieli, że w jego słowach to jest szczególnie ważne. Wyobraźcie sobie, że w synagodze jest radość. Wszyscy się cieszą. I wtedy coś pęka. Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były zwrócone i wpatrzone w niego. Tak? Były w niego wpatrzone. Jezus czyta te słowa. Wielka radość, uczucie napełnienia, jeszcze raz powtórzonej z mocą obietnicy, i Jezus siada. I konsternacja. I zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wtedy rozpętała się wojna. Jezus powiedział: dziś wypełniło się to pismo w ustach waszych. W uszach waszych. Zaczął się gwar na sali. Wszyscy zaczęli patrzeć na siebie. Jak to jest możliwe? Ten człowiek chodził z tym patykiem i wtedy zaczęli zupełnie inaczej myśleć o nim. Ten, który robił stoły, krzesła ze swoim ojcem, ten cieśla, ten ktoś, kto zniknął i znowu przyszedł, fakt, czujemy się wśród z nim fantastycznie, ale czy to jest możliwe, że słowa Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, dotyczyły tego gościa w białej, czy kremowej, czy beżowej szacie, który nie ma wojska dookoła siebie, który jest tylko cieślą? Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wtedy Jezus w tej ciszy, a później w gwarze, zaczyna czytać myśli tych, którzy otaczają go. I mówi tak. I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. I mówił: czyż ten nie jest synem Józefa? Aha, to co przed chwilą powiedziałem. I rzekł do nich. I teraz Jezus mówi słowa, które wyczytał z ich oczu, z ich serc. Zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Jezus siedzi wśród nich, widzi wielką niezgodę, bo czekali na kogoś zupełnie innego, nie dowierzają, traktują go wprost jako kogoś, kto zaczął mówić herezję. Jak ty jesteś tym, który ma przynieść nam wolność? Gdzie są twoje wojska? Gdzie jest twoja szata? Gdzie jest twoja pozycja? A Jezus czyta w ich myślach i mówi: wiem, co za chwilę powiecie, albo co sobie myślicie. No, uczyń te cuda, które podobno czynisz w innych miejscach. Pokaż nam tak naprawdę siebie. Udowodnij nam, że to jesteś ty. I wtedy Jezus mówi takie dziwne słowa. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza,
kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód w całej ziemi. Jezus odwołuje się do historii. Za czasów Eliasza 3 lata i 6 miesięcy był głód i cisza ze strony Pana Boga. A do żadnej z tych z nich, czyli z tych wdów, nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Jezus nie tylko wsadził kij w mrowisko i powiedział, ja jestem z tym Mesjaszem, którego oczekujecie, ale powiedział dokładnie te myśli, które były w nich w środku. Wy mnie dzisiaj odrzucicie, tak jak za dni Eliasza. Było wiele wdów i do żadnej nie poszedł Eliasz, tylko do tej, którą wy traktujecie jako pogankę. I było wielu trędowatych w Izraelu za dni Eliasza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Pamiętacie historię z początku? Jezus przeszedł przez środek ich, mimo że chcieli go zabić, i oddalił się. Może cię zapytać, co tak czytałeś przez 2 tygodnie w tej historii? Co cię tak ujęło? Właśnie ostatnie słowa. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Parę chwil temu Jezus, kuszony przez szatana, został postawiony przez niego na szczycie świątyni i powiedział, rzuć się w dół i twoi aniołowie cię złapią. I nawet nie był świadomy, że parę dni, miesięcy, nie wiem ile czasu minęło później, grupa ludzi wywiedzie go na szczyt swojego miasta i będzie go chciała strącić w dół. Kiedy Pan Jezus w 18 i w 19 wierszu, który tutaj czytaliśmy, mówił o tym Duchu Pańskim, który był nad nim, ominął jedną ważną rzecz. Jak otworzymy urywek, z którego Pan Jezus czerpiał, to jest 61 rozdział Izajasza. Otwórzcie razem ze mną. Izajasza. Jezus zacytował te słowa, podobno przez przypadek. Duch Wszechmogocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana. I tutaj Jezus skończył. Abym ogłosił rok łaski Pana. A ten tekst idzie dalej. I dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Dlaczego Jezus nie mówi o dniu pomsty do Izraelitów? Jak myślicie? Dlaczego ominął ten fragment i powiedział, to nie dzień pomsty, ja przyszedłem dać wam łaskę? Izraelici mieli wielki problem. I teraz dotykam puenty. Izraelici mieli wielki problem. Oni uważali tylko i wyłącznie siebie za godnych życia wiecznego. Oni wiedzieli wszystko. Pycha ich rozpierała. Przestrzegali wszystkich przykazań, nawet tych, które sami wymyślili. Chodzili wszędzie, wyglądali ładnie, promienieli. Tak naprawdę nie można było nic im zarzucić. Czekali na swojego Zbawiciela, a dzień pomsty, który jest w tym rozdziale, dotyczył nie ich przecież, tylko tych wszystkich dookoła. Jezus specjalnie ominął te słowa, a później powiedział o 2 przypadkach, kiedy to dawno, dawno temu
W Izraelu było wiele wdów, a Pan Bóg swojego proroka posłał do tej, która nie była z Izraela. W Izraelu było wielu trędowatych, a Pan Bóg uratował Syryjczyka, który był traktowany jako, nie wiem, może pies. Jezus chciał wskazać im, powiedzieć, słuchajcie, te słowa nie są o jeńcach w więzieniach. Te słowa nie są o tych, którzy są rzeczywiście głodni, bo nie mają nic w brzuchu. Te słowa nie są o tych, którzy nie chodzili, a zaczną chodzić. Te słowa są dzisiaj dla was. Duch Pana nade mną mówi, przyszedłem dać wam wyzwolenie. I chcę, żebyście się zastanowili teraz nad sobą. Od jakiegoś czasu czuję, że cokolwiek i kiedykolwiek nie jest powiedziane, nie jest przeczytane, tak naprawdę spływa nas po nas jak po kaczce. Nie wiem, czy też to czujecie. Życie chrześcijanina to są takie wzloty i upadki. Kiedy jesteśmy tutaj na tym miejscu, czujemy się napełnieni, ktoś powiedział fajną rzecz, wow, to jest super, to jest niesamowite, ale już w niedzielę rano jest tak, jak było. Jezus przyszedł do nich, otworzył pismo, w synagodze zawrzało, wszyscy byli szczęśliwi i tak naprawdę chcieli wyjść i przejść do swoich dawnych zajęć, a Jezus mówi nie, nie będzie tak dalej jak za każdym razem. Dzisiaj Duch Pański nade mną mówi i przyszedłem dać wam wyzwolenie. Z czego możecie być wyzwoleni, moi drodzy? Gdzie jesteście ubodzy? W którym miejscu potrzebujecie dobrą nowinę? W którym miejscu jesteście ślepi i gdzie, na jakim poziomie trzeba, żebyśmy przejrzeli? I wtedy dzieje się straszna rzecz. Pan Jezus, tak jak młodzi ludzie, którzy chodzą po ulicach, omijają grupki ludzi, którzy czyhają, w pewnym momencie przeszedł przez środek. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Pan Jezus każdego tygodnia, każdej środy, w każdym spotkaniu tutaj z nami przechodzi dokładnie przez środek tych krzeseł, a my go nie zauważamy. Jesteśmy troszkę podekscytowani, mówimy wow, fajne słowo, wow, super doświadczenie, ja jestem taki napełniony uwielbieniem, a później przychodzi standardowy czas. I odrzucamy, moi drodzy, ze względu na swoją pychę naszego kochanego Pana Jezusa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wielokrotnie bierzemy go za rękę, prowadzimy na szczyt miasta i próbujemy strącić z przepaści w dół. Tak, my, ja. On za każdym razem afiszuje się i mówi, ja przyszedłem dla ciebie. Nie myśl, że przyszedłem dla pogan, dla tych, którzy są poza tym miejscem. Dziś przyszedłem uratować ciebie. Nie bądź pyszny i dumny. Zatytułowałem to nauczanie pycha w modlitwie. Jak to ma jedno do drugiego? Kiedy się modlimy, moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ja to zauważyłem po tych 2 tygodniach. Jestem w pewnym sensie pyszny. Ja Panu Bogu dziękuję za to, że mnie poznał, że się z Nim spotkałem, że wszystko było fantastycznie. Czuję się taki zbawiony, taki sprawiedliwy, taki przy Nim, bo umiem z Nim rozmawiać, bo codziennie czytam Pismo Święte, bo jest przystanek niebo, bo jest wszystko i Jezus przychodzi tutaj do mnie każdego tygodnia i mówi, Radek, ja przyszedłem tobie dać wyzwolenie. A ja mówię, ale z czego? Ja chcę, żebyś dzisiaj przejrzał. A ja mówię, ale ja wszystko widzę. On mówi do mnie, ja chcę dzisiaj tobie napełnić twój brzuch, nie takim chlebem, o którym ty myślisz. A ja mówię, ale jestem nakarmiony, bo codziennie czytam. Napisałem sobie taki cytat. Chcę wam go przeczytać.
Nasza pozycja przed Bogiem nie zależy od światła, które otrzymaliśmy, ale od tego, jaki użytek zrobiliśmy z tego, które posiadamy. Każdego tygodnia, każdego wieczoru, każdego dnia otrzymujecie światło. Padamy na kolana, modlimy się i dziękujemy Panu Bogu za wszystko, co dla nas zrobił. I tak naprawdę ja odkryłem, że jest w tym trochę pychy. Bo jestem zadowolony z tego, że światło do mnie dociera, ale nic dalej się nie dzieje. Przeczytam wam to jeszcze raz. Nasza pozycja przed Bogiem nie zależy od światła, które otrzymujemy. Otrzymujecie tutaj na tym miejscu światło? Ale od tego, jaki użytek zrobimy z tego, które posiadamy. Chrześcijanin to jest taki ktoś, który mówi, ja odbieram światło, jestem nastawiony na światło. A tak naprawdę Jezus przyszedł do Izraelitów, mówi, wy odbieracie cały czas światło, a ja wam dzisiaj przyszedłem dać wyzwolenie i oni byli zaskoczeni. Jakie wyzwolenie, od czego? Wyzwolenie właśnie od tego uczucia, że ja odbieram światło i jest wszystko w porządku. Zrób coś z tym światłem w końcu. I powiem wam, że fantastyczne chwile przeżywam z moim Bogiem, kiedy zaczynam się rozkoszować w tym świetle i mówić, Boże, do tej pory byłem nastawiony tylko na odbieranie i mówiłem, wow, jaki ja jestem super chrześcijanin, moje oblicze promienieje, ja tak odbieram to światło. Ty jesteś fantastyczny, bo mnie spotkałeś. Ale dzisiaj chcę coś z nim zrobić. Te promyki docierają i się odbijają, bo za chwilę przychodzi niedziela i wszystko jest tak, jak było. Ci Izraelici znali prawo. Byli pyszni, że przestrzegają wszystkiego, co tylko można. Ja jestem pyszny, bo czuję, że światło dociera do mnie, ale ono nie przechodzi przez moją gruboskórność. Pan Jezus codziennie przechodzi przez wasze serca, przez sam środek i znika. Daje wam światło i teraz do nas należy decyzja, co z nim zrobimy. Możecie powiedzieć, ale co to znaczy tak fizycznie? Modlitwy nasze często są pyszne, mimo że tego nie zakładamy, bo mówimy, Boże, dziękuję Ci, Ty mnie spotkałeś, Ty mnie wychowujesz, Ty mi wskazujesz. A kiedyś powiedziałem na tym miejscu, że tak naprawdę jedyna słuszna modlitwa do naszego Boga to tylko i wyłącznie wdzięczność. Ja Panu Bogu dziękuję na każdym kroku, słuchajcie, i nie mam nawet odwagi prosić często teraz. My jeszcze bardziej jesteśmy pyszni, bo my często mówimy, światło do nas dociera, ale my chcemy go jeszcze więcej, Boże, a teraz prosimy Cię o to, i o tamto. I tego światła jeszcze więcej. Podziękujcie za to, co macie. Zróbcie coś z tym, co macie w waszych sercach. Jezus przyszedł nie dać poganom wyzwolenie. Nie nakarmić tych, którzy rzeczywiście literalnie są głodni. Przyszedł do nas, moi drodzy. Dziś chcę was przytulić i powiedzieć, przyszedłem dać wam moje zbawienie. Parę tygodni temu, po raz pierwszy, w całym moim życiu zrozumiałem, co to znaczy hasło owca na rzeź prowadzona. Parę tygodni temu moja żona miała okrągłe urodziny i wymyśliliśmy, że upieczemy takiego wielkiego barana na ognisku. Zadzwoniłem po paru do kolegów, wiedziałem, że gdzieś tam ktoś kiedyś mówił, że ma jakieś stado owiec i może on będzie miał, bo nigdzie nie mogliśmy kupić całego barana. No i dotarłem w końcu do tej osoby. Mówię, że chciałbym, czy ma takiego młodego, żeby był pyszny i dobry. On mówi, tak, mam, możemy się umówić, niech pan przyjedzie o 19 w czwartek. Ja wsiadłem w samochód, pojechałem, przyjeżdżam. No i on mnie zaprowadza, otworzył drzwi takiej wielkiej stodoły i mówi, który? A one tam biegają. A ja w tym momencie ugięły mi się nogi i stwierdziłem, zadzwonię zaraz do żony i powiem, że nie, że rezygnujemy z tego barana. On mówi, który? No ten jest roczny, ten jest dobry, może być? A ja tak
Przełknąłem ślinę i mówię, no tak, może być. To pomoże mi pan. Bóg go za rogi złapał, ten zaczął przybierać nogami, mówi, tam jest sznurek, niech pan weźmie, niech przyniesie. A ja tak po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Poszedłem po ten sznurek, złapał te jego nogi i mówi, wiąże pan. No i ja tak delikatnie, nie tak, bo się wyrwie. I w tym momencie, słuchajcie, ten baran leżał na plecach, on go tak mocno trzymał, ja tam plątałem te kopyta, ręce mi się trzęsły. I wtedy zobaczyłem te oczy. Powiem wam, że widok, którego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Takie ciemne, wielkie, szeroko otwarte. Wcześniej beczał i tak jakoś próbował się szamotać, ale w momencie, kiedy już chyba wiedział, co się dzieje i takie zaszklone, i wtedy zrozumiałem. To światło cały czas do mnie docierało. Jezus jest moim barankiem, ale w momencie, kiedy zobaczyłem to zwierzę na plecach, takie przygwożdżone, oplątane, później pojawił się nóż, krew, ściągana skóra, pyszny baranek. Jezus zrobił dla nas, moi drodzy, wszystko, nic więcej nie może zrobić. Oddał swoje życie. Przechodzi przez środek waszego serca każdego dnia i mówi, ja chcę ci dać dzisiaj wolność. Nie bądź pyszny. Nie mów, że już wszystko poznałeś. Nie odbieraj tylko tego światła, tylko w końcu coś z nim zrób. Uwielbiajcie swojego Boga. On jest fantastyczny. Kiedyś miał wielkie, otwarte oczy, z których płynęły łzy. Umarł za was, umarł za mnie. Przyszedł na tą ziemię i powiedział, przyszedłem do was dać wam odkupienie, a my siedzimy wygodnie w krzesłach i mówimy, my jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym kościele, mamy zbawienie. Jezus postanowił wrócić do swojego miasta rodzinnego, do Nazaretu, dać im ostatnią szansę i powiedzieć, nie jesteście zbawieni tylko dlatego, że jesteście Żydami, że przestrzegacie wszystkich praw, że te ceremoniały macie wyryte, że jesteście otwarci na światło, które do was spływa, że jesteście we właściwym miejscu, w właściwym towarzystwie, w właściwym kościele i tak dalej. Pycha zabijała tych ludzi. A Jezus mówi, spróbuję jeszcze raz. Otworzył z drżeniem Izajasza i powiedział, Duch Pański nade mną. Przyszedłem dzisiaj do ciebie. Usiadł ze łzami w oczach na krześle i wszyscy, którzy siedzieli, zaczęli mówić nie do mnie. Duch Pański nade mną, tobie przyszedłem dać zbawienie dzisiaj. Nie bądź pyszny. Otwórz swoje serce. Rób to każdego dnia. Wielki Boże, przez ostatnie tygodnie zrozumiałem, że Ty zawsze przechodzisz przez środek mojego serca. Rób tak dalej, ja chcę oddać siebie całego Tobie, tylko Tobie, drogi Boże. Nie chcę tak jak Izraelici, jak te osoby, które były wtedy w synagodze, myśleć, to nie ten król, to nie ten moment. Ja nie mam z tym problemu. Chcę być cały Twój. Panie, nie chcę więcej pysznych modlitw, dumnych modlitw. Chcę się do Ciebie przytulić, przybliżyć. Chcę codziennie widzieć Twój wzrok, kiedy wisiałeś na krzyżu za mnie, dla mnie. Panie, przejdź dzisiaj przez to miejsce, przejdź przez środek przystanku niebo.
My swoją dumą zaprowadzamy Cię za rękę na szczyt góry i chcemy strącić w dół. Bo myślimy, że nie potrzebujemy w danych obszarach Twojego zbawienia, a Ty mówisz, przyszedłem dać Wam przejrzenie. Przyszedłem zmiękczyć Wasze kamienne serca. Nieważne, w którym miejscu jesteście, nieważne, do kogo należycie, gdzie należycie, w którym miejscu siedzicie, kogo macie przy sobie, skupcie się tylko i wyłącznie na mnie. Alleluja. Panie, jesteś wielki. Dziękujemy Tobie za światło, które do nas dociera. Chcemy z Nim robić wszystko, bo to jest wspaniałe uczucie. Chcemy Tobie dziękować, wywyższać Cię i chwalić Twoje imię na każdym kroku. Chcemy się skupić tylko na uwielbieniu, tylko na Tobie. I czuć, że nie zasługujemy tylko dlatego, że przestrzegamy jakichś przykazań, jakichś zasad. Tylko dlatego nie zasługujemy na zbawienie, że siedzimy we właściwym krześle, we właściwym miejscu. My zasługujemy na Twoje zbawienie, dlatego że Ty przyszedłeś do nas i dać nam wyzwolenie. Bądź wywyższony, Panie. Dzisiaj na tym miejscu są osoby, drogi Boże, które chcą po raz kolejny przyznać się, że potrzebują Twojego krzyża. Codziennie potrzebują Twojego zbawienia. Codziennie potrzebują widzieć Twój wzrok, kiedy byłeś na rzeź prowadzony. I dziękować. I dziękować. Panie, dziś oddaję się Tobie. A na znak tego wstaję ze swojego miejsca i w moim duchu wielbię Ciebie. Panie, byłem pyszny. Myślałem, że już wszystko mam. Wszystko wiem. Prawie wszystkiego przestrzegam. Ale to wszystko nie ma sensu. Nie ma znaczenia. Bo Ty przyszedłeś do ludzi, którzy mieli, wydawało im się, wszystko. Powiedziałeś im, dziś chcę Was uwolnić. Dziś chcę Was wyzwolić. Dziś chcę, żebyście przejrzeli. Wstań i powiedz Jezusowi tak. Światło, które do mnie dociera, zadziała w moim sercu, rozgrzeje. Często, Boże, jesteśmy dumni, bo myślimy, że już mamy pełnię światła. Pełnie prawdy. Jesteśmy w miejscu, w którym już wszystko wiemy. Ty wszystko objawiłeś i teraz tylko czekamy na Ciebie. A Ty dzisiaj przechodzisz przez środek i mówisz, ja jestem pełnią prawdy. Ja Was wprowadzę we wszelkie poznanie. Kocham Was. Dziękujemy, Boże, za te słowa. Bądź wywyższony, uwielbiony. Dziękujemy Tobie za Twoją śmierć, za Twoje życie, za nasze życie wieczne. Alleluja. Wróciłeś do nas, Panie. Amen.